teleelektroniku Semigiontak. Proszę bardzo. Nasi zawodnicy startują w taekwondo, w kickboxingu. Taekwondo jest naszym stylem bazowym, ale ponieważ są to bardzo podobne dyscypliny w obydwu, występujemy, notujemy sukcesy na mistrzostwach Polski, na zawodach rangi międzynarodowej. Mamy zawodników w kadrze narodowej w kickboxingu, medalistów Pucharu Świata, mistrzostw Europy. To, co w tej chwili Państwo oglądacie, to najbardziej podstawowe techniki formuły semi-kontakt, czyli formuły przerywanej w obu tych dyscyplinach występujących. Ok, dziękujemy bardzo. Schodzimy. Ćwiczyli, teraz pokażą formułę już rywalizacji. Walka semi-kontakt. Bardzo szybka, zbliżona do szermierki na pięści i na kopnięcia, bo tutaj w walce, na zawodach jest trzech sędziów. Po każdej akcji, gdzie mogą paść punkty, walka jest przerywana i sędziowie większością głosów przyznają punkty od 1 do 3. Wymaga dużej szybkości, precyzji i tak zwanego timingu, czyli umiejętności wykonania techniki w odpowiednim momencie. A walczą Kacper Lekan i Zuzia Wesołowska. Oboje młodzi zawodnicy, ale już bardzo utalentowani. Kacper na jesieni zdobył Puchar Polski w kickboxingu. Zuzia jest wielokrotną medalistką, tak, w tym młodym i w kickboxingu. I największym sukcesem jest brązowy medal na Pucharze Europy. Dziękujemy zawodnikom. Dziękujemy bardzo. Na przygotowanie bardzo ważne jest trzymanie desek, tak żeby zawodnicy nie zamortyzowali trafienia. Trzy kopnięcia, Merio Chagi, Bande Dolio Chagi i Twin Chagi z wyskoku po kolei. Dziękujemy bardzo. Czyli dziękuję. Na koniec to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli walka w formule ciągłej. Teraz już sędziowie nie przerywają. Podobnie jak w boksie mają maszynki do zliczania punktów, zaś wynik jest ogłaszany dopiero po całej serii, po pełnej walce. Nie ma ogłaszania po każdym trafieniu. Można tutaj już uderzać kombinacjami, można kopać. Można uderzać rękami, technikami jak bokserskie. Dodatkowo w kickboxingu dozwolone są także podcięcia na stopę. No tutaj nie ma maty, więc nie będziemy ryzykować. A w walce Adas Kobrytko i Mateusz Buda, nasi utytułowani zawodnicy, kadrowicze, zawodnicy kadry narodowej w kickboxingu. Ada zdobywczyni Pucharu Europy w kickboxingu, oboje mistrzowie Polski również. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do świetnego dnia. Do publiczności. Uwagę. Zapraszamy na nasze zajęcia. Będziemy dostępni. Można od nas dostać ulotki. I życzymy w dalszym ciągu miłego wieczoru z wielką kronikiestrą świątecznej pomocy. Żegna się LKS Budam Świdnik. Czerwion! Ciągnę! Dekło! Dziękujemy bardzo. To była Lubelska Szkoła Sportów Walki LKS Budan, drodzy Państwo. Ale to nie koniec, nie koniec występów i atrakcji, bo przed nami kolejny pokaz. Kolejny pokaz to Lubelski Związek Karate Tradycyjnego. Pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu dzieci, zawodników z Lubelszczyzny, medalistów zawodów najwyższej rangi Pucharu Świata w karate tradycyjnym, Pucharu Polski dzieci w karate tradycyjnym.
Pokaz prowadzi pan Andrzej Maciejewski, mistrz świata w karate tradycyjnym, wiceprezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, prezes Lubelskiego Związku Karate Tradycyjnego, prekursor karate tradycyjnego na Lubelszczyźnie. Karatecy już dziś serdecznie zapraszają wszystkich na Mistrzostwa Europy w karate tradycyjnym, które odbędą się w październiku w Lublinie. Drodzy Państwo, karate to jest połączenie możliwości umysłu, ciała i ducha walki, dlatego bardzo ważnym elementem jest koncentracja podczas tego treningu. Pierwsze kata, którego uczył się karatecy. Tak muszą być sprawni karatecy, wtedy im się łatwo uczy technik karate. W ten sposób karatecy testują swoje techniki, zanim jeszcze będą walczyć. Swojego ducha walki, 10 podstawowych technik, ale z pełną koncentracją, z pełnym zaangażowaniem umysłu, ciała i ducha walki. O, z tej techniki na pewno każdy się dzisiaj nauczył, zapamięta i będzie można już nawet w domu ćwiczyć karate. Zapraszamy na stronę lublinkarate.pl, na pewno będzie tam relacja z dzisiejszego pokazu. Dziękujemy Państwu. Dużo brawa, dużo.